Hej, cześć, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z naszego B-Worlda dwójeczki. Moi drodzy, oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcineczków z B-Worlda dwójeczki. Niestety dzisiaj bez Woskiego, bo Woski jest leniwy i tak naprawdę mu się nie chciało ze mną nagrywać. Także bez Woskiego odcineczek. Mam nadzieję, że mimo wszystko... Wow, jaki fajny Pokémon. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcineczek wam się spodoba. I co właściwie na dzisiejszym odcinku? Oczywiście link do poprzedniego odcinka będziecie mieli w opisie. W poprzednim odcinku byliśmy w piekle. W tym odcinku też do piekła się udamy, ponieważ będziemy sobie łapać Pokémony, te piekielne, które tam są. Oraz będziemy sobie z tymi Pokémonami walczyli i będziemy sobie zbierali jakby expik z tych Pokémonów, które właśnie są w tym piekle. Mam nadzieję, że te Pokémony, które są w piekle, są chociaż odrobinkę silniejsze niż te Pokémony, które są tutaj w tym zwykłym świecie. No i co, wezmę te trzy Pokémony, które ja tutaj mam. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł brać Monferno, ponieważ to jest, jak wiecie, Pokémon, który używa ognia, więc może być mały problem, nie wiem jak to będzie tam działało. No ale weźmiemy naszego Monferno, może te piekielne Pokémony, nie wiem, nie są aż tak piekielne, jak się może wydawać, może nie używają ognia. W każdym razie weźmiemy Monferno, bo jestem do tego Pokémona mega przywiązany. Weźmiemy sobie na przykład tutaj tą wiewiórkę i weźmiemy sobie tego tutaj szczura, którego mam. Także te trzy Pokémony myślę, że powinny się sprawdzić. Ogólnie dowiedziałem się od Woskiego, że każdy ma swojego PC-ka, czyli jakby Woski nie może, Woski tutaj wrzuca swoje Pokémony, ale ja tych Pokémonów nie widzę. Jakby jest to rozdzielone, jest to kwestia indywidualna niestety, także u Woskiego jest to inaczej i u mnie też jest to troszeczkę inaczej. Dobra, zjemy sobie jabłuszka. Tu ogólnie cały czas zbieranie naszych materiałów stoi niestety w miejscu, bo nam się nie chce zbierać, tak szczerze mówiąc. No i nie mamy też czasu na takie rzeczy. Czasami po prostu te odcinki, nagranie tych odcinków to jest taka, jak się na to zbieramy, zresztą... No jeśli oglądaliście poprzedni odcineczek z B-Worlda dwójeczki, no to wiecie, jaki Woski był tam mega zmęczony i mega zaspany. Proponowałem mu, żeby wypił sobie kawę, to stwierdził, że nie. I właśnie na tych odcinkach później mi śpi. I te odcinki są takie mega leniwe, taką... Niefajną energię Woski nam przekazuje, ale mimo wszystko zapraszam do Woskiego na kanał, do oglądania jego odcinków, bo na swoim kanale odcinki, które wrzuca, są naprawdę mega ciekawe, także polecam. Zobaczcie w ogóle, jaki Pokémon, też mi się podoba. Jest naprawdę dużo, bardzo dużo ciekawych Pokémonów, które bym sobie chciał tutaj wziąć, ale jakby na razie skupimy się na tych Pokémonach, które są w piekle, ale kusi mega, nie? Ten naprawdę jest fajny. Dobra, bo właśnie, mam Ultra Bole, które musimy wziąć, gdzieś w tej skrzynce były. Zaraz weźmiemy sobie kilka tutaj, skraftujemy. No i sobie pójdziemy połapać jakieś Pokémony, które są właśnie w piekle. Mam nadzieję, że on mi tu jeszcze nie zniknie, to możemy go spróbować złapać. Tylko jak wiecie, będziemy potrzebowali tutaj zapalniczki, bo będziemy to robili naszym super fajnym sposobem. Gdzieś to na którymś odcinku też było, także obejrzyjcie sobie. I musimy zrobić krzesiwo, także szybko zrobimy krzesiwo i lecimy do piekła. Ale pierw może skraftuję tutaj te nasze ultrabole. Także cyk, cyk i cyk. I teraz jak to się robiło? O, to jest pytanie. Okej, także słuchajcie, mam to, co jest nam potrzebne. Teraz już tak myślę, że jest chyba wszystko. No i co? Kraftujemy sobie to, szybko skraftujemy. Nie wiem, czy ja pamiętam, jak to się kraftuje. Tak, mamy. Okej, najsik. Już myślałem, że coś robię nie tak, dobra. Okej, także słuchajcie, mam nadzieję, że te trzy ultrabole mi starczą na ten moment i jakiegoś chociaż jednego Pokémona uda się złapać, bo jak wiecie... W ogóle myślałem nad tym tutaj, żeby tego złapać, ale na razie pójdziemy do piekła, tak jak jest w planach, muszę cały czas coś jeść, bo mi schodzi tutaj głód. No i słuchajcie, pójdziemy sobie do tego piekła i zobaczymy, czy mi to wystarczy, bo jak wiecie, te ultrabole też się niszczą i nie zawsze Pokémony da się złapać, ale zapomniałem o krzesiwie, normalne, także jeszcze szybko wezmę krzesiwo, no i lecimy do naszego piekła. Okej, także słuchajcie, mam już krzesiwo, mam już Ultra Ball. Ej, te Pokémony, które się tu zaczęły spawnić, są naprawdę mega ciekawe, nie? I tak kusi, żeby te połapać zamiast te, co są w piekle. Ale nie, dobra, tak jak mówiłem, skupiamy się na tym, co jest na razie w piekle, ewentualnie do tego, co jest tutaj, jeszcze wrócimy. A tak jeszcze wracając, no to tutaj do tego, co właściwie się zmieniło w naszej bazie, to tak naprawdę się nie zmieniło nic. Tak jak mówiłem na początku, cały czas zbieramy materiały pod budowę tutaj naszej stacji badawczej, no i na ten moment to stoi w miejscu, co się tutaj
dalej dzieje, także zobaczymy, jak to dalej się tutaj rozbuduje. Ogólnie chcielibyśmy tutaj na wzgórzu gdzieś tą stację badawczą zrobić, jeszcze zobaczymy. Także co, lecimy do naszego piekła, ale mam na ciebie chęć, nie? Ale nie, dobra, nie, na razie nie, bo te ultrabole też mi się nie chce ich cały czas craftować, także na razie lecimy do piekła i tam sobie połapiemy jakieś pokemony, jeśli uda się w ogóle coś złapać i coś mnie tu zaatakowało. Także okej, użyjemy naszego tutaj Monferno i zabijam. Ten królik mnie zaatakował, który tam gdzieś jest. Oczywiście HP mu musiało zostać. W ogóle czemu ja nie mogę kamery sobie przestawić? Zawsze można było, a teraz coś się zbugowało. Także musicie mi to wybaczyć, bo tak widzicie to, co widzicie, ale ja nic tu nie mogę ruszyć się. Dobra, 120 expa, level upik dostaliśmy na naszym Monferno, także spoko. Level 23 na Monferno, też fajna sprawa. I gdzieś kolejny Pokémon. Teraz będą mnie wszystkie Pokémony po kolei atakować. No serio? Dobra, na szczęście te wszystkie Pokémony, które mnie atakują, mamy na jednego strzała. Fajnie jeszcze, jakby jakieś jedzonko z nich leciało. I gdzie ten portal? Gdzieś tam, na mapie widzę, że gdzieś jest tutaj. Okej, także słuchajcie, już widzę portal, a tam jakiś sobie Pokémon kolejny koło naszego portalu. Ale sobie damy spokój, mam nadzieję, że on mnie nie zaatakuje. Także co, idziemy do naszego piekła i zobaczymy. Chciałbym jakiegoś jednego Pokémona chociaż złapać na tym odcinku, który właśnie jest z piekła. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz będzie przez chwilkę, będą takie laksy, ścinki właściwie moje komputerowe, które muszę się ogarnąć, ale chyba już jest ok, także spoko. O, tego chciałem złapać, nawet w miniaturce w ostatnim odcinku właśnie jest ten Pokémon i mega mi zależy, żeby go sobie złapać. To chyba Ghastly, jak się nie mylę. Tak, Ghastly. Ok, sobie tego Pokémona złapiemy. Spróbujemy przynajmniej złapać i tego, bo to są dwa takie, widzę, popularne Pokémony, które się tu spawnią, tylko ja go nie chciałem atakować. A czy jak ja teraz na przykład go zaatakuję? To jest pytanie, czy jak ja go zaatakuję, to czy jak się wycofam następnie, to pytanie, czy ja będę mógł go wtedy złapać, czy jak to jest? Bo nie wiem, ale najprawdopodobniej w ogóle mnie pokona ten Pokémon, także nie jest za ciekawie. No i zaraz zobaczymy, czy mu się jakby HP od nowa zregeneruje, jak ja to przegram. No niestety, przegrałem. Mogę użyć kolejnego Pokémona, ale dam run i spróbuję go złapać. I zaraz zobaczymy, czy ja mogę zrobić run. Nie, musiałem użyć kolejnego Pokémona, no dobra. Zaraz spróbujemy jeszcze raz zrobić run. O nie, pokonałem go przez przypadek. No nie, mój run go pokonał. Okej, Blaze Powdery dostaliśmy, to w ogóle mi się nie przyda, tam jest jakiś kolejny Pokémon. Mam nadzieję, że tego Pokémona, którego teraz pokonałem, znajdę gdzieś w innym miejscu. I fajnie, jakby te Pokémony mnie same nie atakowały. Ale tu w piekle chyba wszystkie Pokémony, widzę, są mega agresywne. Chociaż nie, ten nie atakuje. Jak go podpalić, skubańca, jak on tak sobie fruwa? To może być mega ciężkie, dobra, jakoś się udało, jakoś wpadł w ten ogień. Ale to nie będzie łatwe, słuchajcie. Ale być może uda mi się go złapać, no zaraz zobaczymy. No chodź tutaj. Chodź tutaj, chodź. On niby lata, ale jednak nie lata, to jest bardzo ciekawe. O, dobra, udało się. On nie ma dużo zdrowia w ogóle, także to jest taki Pokémon raczej nie za silny. W ogóle, który on ma poziom, słuchajcie? 25? Czy który? Bo nie zwróciłem uwagi. Chodź tutaj, Pokémonie, gdzie ty jesteś? Gdzie jest ten twój u góry poziom, bo nie mogę zobaczyć. Czekajcie, ja na niego najadę sobie tutaj. A nie, nie ma, tak nie pokazuje. 20 chyba. 25 poziom, no dobra. I czy ja go już mogę spróbować złapać, bo on mi się tu zaraz zjara. O nie, wszystkie pole wyrzuciłem. No nie, ale dobra, on żyje, także jest dobrze. Trzeba ten ogień ugasić, żeby mi tutaj się nie ten... Nie, 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 nie wpadaj w ten ogień. Taki ty jesteś głupi. Jaki ty jesteś głupi, nie? Dobra, teraz pytanie, gdzie ja to wyrzuciłem? Jeden jest tutaj. Chyba trzeba tak idealnie trafić, nie? Jeden jest tutaj, a drugi jest... W sumie to trzy wyrzuciłem. Jednego tylko widziałem, jak leciał. A gdzie jest ten drugi, słuchajcie? Okej, słuchajcie, udało mi się znaleźć jeszcze jednego ultrabola. Niestety jeden gdzieś przepadł. Mam nadzieję, że te dwa mi wystarczą. No i co, spróbujemy złapać tego bossa. Czy jest to możliwe? Czy on się podpali normalnie? Halo, ile ty masz HP, bosie? O Jezu, zaraz ja się podpalę, dobra. Ja się podpaliłem już, zaraz umrę. Niedobrze, niedobrze, słuchajcie. Ej, dobra, okej, powiem wam, że to jest do zrobienia. To jest do zrobienia, no ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, co Woski powie później, jak z nim będę walczył, że z takiego ziomka sobie złapałem. Widzieliście, jeśli nie widzieliście, no to obejrzyjcie poprzedni odcinek, bo Woski tam użył takiego Pokémona gigantycznego, który mnie zaskoczył i który mnie pokonał, ale on miał chyba 150 HP, więc ten Pokémon i tak jest słaby, bo ma tylko 94. Okej, okej, nie, nie dobrze.
Niedobrze, niedobrze, Stevie, nie pal się, bo zaraz umrzesz, ale to będzie przypał, jak ja zaraz umrę. W ogóle ten ogień też mnie bije i bije. Ciężko, strasznie ciężko jest go podpalić, bo nie mogę pod nim, nie mogę pod nim użyć, a on się w ogóle prawie nie rusza. Zobaczcie. O, dobra, udało się. Teraz jak się podpalę, to umrę, także niedobrze, nie mogę się podpalić, bo będzie słabo. Ile ci tam HP zostało? 37, 35. Okej, dobrze jest, na razie jest dobrze. Fajnie, jakbyś tak się nie ruszał i stał w miejscu, to ja bym już sobie ciebie tutaj zaraz złapał. No i oczywiście musiał się przesunąć, bo jak żeby inaczej. Idealnie w niego powinno polecieć. No nie, no nie. No czemu to nie działa, słuchajcie? Czy ja nie mogę ich łapać? Halo? 4 HP masz. Czemu ja cię nie mogę złapać? Ile ty musisz mieć HP? Może nie można łapać tych Pokemonów w piekle? No nie wiem, o co tu chodzi, powiem wam. Niedobrze, niedobrze. No dobra, jeszcze go spróbuję. Tutaj. Daj mi to. Spróbuję go jeszcze ewentualnie wepchać w ten ogień. Tylko żebym ja tutaj nie wpadł zaraz. Podpalić go jeszcze spróbuję i przy, nie wiem, jednym. Co, gdzie on jest? No nie mówcie, że... O nie, no niedobrze. Dobra, to już mamy po tym Pokemonie. Na to wychodzi chyba, że słuchajcie, nie można łapać tych Pokemonów, które są tutaj. No jeszcze spróbujemy złapać tego. Ale nie jestem pewien, może Woski będzie wiedział. No w każdym razie będziemy już wiedzieć, że po prostu tak nie można. Chodź tutaj. No bo z tego co wiem, no to tymi ultrabolami się właśnie łapało te Pokemony. Chyba, że Pokemony, które są w piekle, działają jakoś inaczej. No nie wiem, słuchajcie. Ło, nie, bo zaraz cię podpalę. A ja nie mam zdrowia. Te Pokemony są takie... Zobaczcie, biega cały czas, nie można go w ogóle trafić. Okej, okay, ile on ma tutaj zdrowia? 24. Dobra. Chodź tutaj, tylko do lawy nie wpadnij. Jeju, jak ciężko jest go złapać. Naprawdę, on cały czas... Zobaczcie, on w przeciwną stronę zawsze niż ja idzie. Dobra, wpadnie? Nie wpadnie. No nie, najgorsze jest to, że zaraz sam wpadnę w ten ogień i tyle będzie. O, dobra, udało się jakoś. Okej. Okay. Ile on ma tam HP? 19. 19, 17, 16. Dobrze jest, słuchajcie. To zgaszę tutaj, żeby tu nie wpaść zaraz. Bo będzie niedobrze i trzeba go szybko łapać, zanim on zniknie, bo te Pokemony po jakimś czasie też znikają. I to jest mega słabe. O nie, prawie wpadłem sam. Ja teraz jak wpadnę, to umrę tak w ogóle, także niedobrze. Taki ryzyk. No, rzuciłem, ale to chyba zaraz spadnie w ogień i się podpali. Co za głupek. A te ultrabole gdzieś poleciały. Nie, słuchajcie, ja nie mogę tych Pokemonów łapać. No jest po Pokemonie. No niestety, nic nie złapałem. Na to wychodzi, że nic nie złapałem. No nie mogę. No nie, dobra, słuchajcie, nie wiem. No chyba się ich nie da złapać. Jeszcze spróbujemy złapać. Muszę iść po ultrabole, bo tamte gdzieś poleciały, nie wiem, gdzieś w kosmos chyba wyleciały z tego piekła i nie mogę ich znaleźć, także spróbujemy złapać tego Pokemona. Będzie chyba najłatwiej, bo on sobie tylko chodzi tutaj, także będzie najłatwiej go złapać, ani nie lata, ani nic, także powinno być ok. Tam kolejny, zobaczcie, jakiś mały Pokemon, także szybko idę po coś do jedzonka i szybko wezmę nowe ultrabole i zaraz tutaj wrócimy, tylko pewnie już tego Pokemona tu nie będzie. Okej, okay, także słuchajcie, jestem z powrotem i Pokemon, który tam był, tak jak myślałem, po prostu przepadł nagle sobie gdzieś, nie wiem gdzie. Najwięcej jest tych tutaj Pokemonów, o tych latających, ale mi zależy, żeby... Ło, spróbujemy złapać tego, co? Możemy spróbować złapać tego Pokemona. Nie, mi się wydaje, że ja może coś źle robię, no ale po prostu rzucam tym Pokebolem tak, jak to się powinno robić. No spróbujemy złapać tego gigantycznego Pokemona, ale jest kozacki, chociaż wątpię w to, żeby się udało go złapać. No zobaczymy, słuchajcie, tylko też jakieś ma tutaj nadpobudliwość i tak biega, że jest mega ciężko. Słuchajcie, spróbujemy. No spróbujemy, zobaczymy, być może się uda. Jest mega duży. I żywy, cały czas tutaj biega. Dobra, się sam podpala, wchodzi w ogień, także spoko. No zobaczymy, może się uda. To jest ostatnia próba łapania Pokemona, mam 3 ultrabole, które muszą zadziałać. Zaraz zobaczymy. Nie, może ja coś źle robię. Nie wiem, czy ja to tak łapałem na poprzednich odcinkach. Nie, muszę się Woskiego zapytać. Może on będzie wiedział coś więcej w tym temacie, jak to tutaj zrobić. Mam nadzieję, że ty mi tam gdzieś nie wpadniesz w przepaść.
O, tak, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, pal się. 96 HP, dobra. Za niedługo powinienem móc go złapać. Ja bym go zblokował jakoś, chyba że on się nie ruszy i będzie tak sobie stał. W ogóle czemu już HP nie ucieka? No nie mówcie, że on stoi w takim miejscu, gdzie nie ma ognia. Jeszcze skacze przez... Aha, oni chyba się... One się chyba biją, słuchajcie. Tak, one się biją, Pokemony zaczęły się bić. No i... No nie, no serio? Co za ślimak? Jaki ty jesteś głupi, ślimaku. Nie, dobra, słuchajcie, ja nie mogę, bo tak nie, to nie działa, nie? Także jak sobie rzucę. O, działa to tak? O. No nie gadajcie, że można łapać Pokemony, które mają... O, no właśnie. Słuchajcie, on jest... jakby próbuje go łapać. A dlaczego tak to nie działa na tamtych Pokemonach? O, złapałem Pokemona. Woski, jaki ty jesteś głupi. Nie trzeba... Nie trzeba Pokemonów, ja nie mogę. Nie trzeba tym Pokemonów, a nie, słuchajcie, bo ten Pokemon, on nie miał pełnego zdrowia. To też dlatego, bo walczył z tamtym Pokemonem. No ale dobra, okej, udało się złapać jakiegoś Pokemona, który jest z piekła, nawet możemy go sobie tutaj położyć. Ta-da! Słuchajcie, mamy Pokemona z piekła, który wygląda obrzydliwie. No ale dobra, coś nam się udało złapać, także spoko, ma level 38, skorzystaliśmy z okazji i złapaliśmy Pokemona, który był podczas walki. No spoko. A czy ja mogę na przykład złapać Pokemona, tak po prostu rzucić tego Pokebola w Pokemona, który ma pełne zdrowie? Zaraz zobaczymy. Na przykład no w tego. Tylko że w nie... Strasznie ciężko się rzuca w te Pokemony. Dobra, użyjemy to na tego Pokemona, bo tam w tamtego jest ciężko. Nie, chyba się nie da, czyli faktycznie Pokemon musi mieć mało zdrowia. No dobra, w każdym razie udało się jakiegoś Pokemona złapać, więc myślę, że naprawdę spoko. No i co, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Oto nasz pierwszy Pokemon z piekła. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I co, trzymajcie się, hej!